Szanowni Państwo, kolejny punkt to jest punkt oświadczenia, przepraszam, jest wpłynął do mnie wniosek. Wniosek grupy radnych od obrady sesji na podstawie paragrafu 21 regulaminu 916 wnosi się o wprowadzenie projektu uchwały w sprawie przyznania lokalu socjalnego dla pani Iwony Wróbel pod obrady sesji w dniu 23 stycznia. Jest projekt uchwały grupy radnych. Pierwszą rzecz, którą musimy zrobić, to musimy wprowadzić ten wniosek pod obrady dzisiejszej sesji w trybie nagłym, rozumiem? Tak. Rozumiem, że jest to pewna intencja, którą chce Rada przekazać, że tak powiem, do Wydziału Mieszkalnictwa. Okay. A tam jest projekt uchwały? Jest projekt uchwały, jest grupy rady. Rozumiem, że uzasadnienie jest na to. Jest jakieś uzasadnienie do tego? Ciężka sytuacja. Uzasadnienie to jest po prostu to pismo pani Iwony Grubel. Rozumiem, że to uzasadnienie znajdzie się tutaj pod załącznikiem. Okej, czyli to był, rozumiem, głos za, głos przeciw nie widzę, a więc głosujemy. Kto z pani panów radnych jest za wprowadzeniem tego projektu uchwały pod obrady dzisiejszej sesji? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Nie widzę. A więc wprowadziliśmy wniosek pod obrady dzisiejszej sesji. Może projekt uchwały przedstawi... Właśnie nie wiem, kto będzie. Referent, pan Jarosz. Pan Jarosz. Tak, no pan to proszę. Tutaj w piśmie pani Iwona Wróbel prosi o przyznanie lokalu mieszkalnego. W tej chwili mieszka, jeśli to tak można określić, na terenie ogródków działkowych Hutnik przy ulicy Makuszyńskiego w Altance. Nie ma wody, 150 metrów codziennie chodzi po wodę do gotowania, mycia, toalety i prania. Oczywiście tam nie ma centralnego ogrzewania. Jest piec gazowy. Kilometr po węgiel, bo byłam. Tak samo musi iść po opał, gdzie dosłownie ma około 2 km. W lokalu tym jest, lokal jest zagrzybiony i jest leśń. Tuła się w ten sposób od 2003 roku. Wszystkie dokumenty potwierdzające posiadania Centrum Życiowego na terenie Krakowa posiada Wydział Mieszkalnictwa. Tu jest podana sygnatura, akt. Pani Iwona jest osobą chorą, posiada stopień niepełnosprawności. I tutaj jest ta podstawa prawna, z której prezydent miasta może skorzystać, że w szczególnych przypadkach uzasadnionych ważnymi względami społecznymi prezydent miasta może przyznać lokal socjalny. O lokal stara się od 11 lat. Te jej wnioski nie były rozpatrywane, bo ilość punktów, które trzeba, okazuje się, że to jest za mało. Były rozpatrywane, tylko 40 punktów mi jest odbijane za to, że za długo korespondowałam z panem Majchrowskim. I to jest niesprawiedliwe, bo te 40 punktów to mi daje 100 punktów.
Dlaczego ktoś mnie kara za to, że ja prowadziłam korespondencję z panem Majchrowskim? Wydział Mieszkalnictwa i to jest bez sensu dla mnie. To jest jakieś bezprawie, paranoja. 40 punktów odbijam za to. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan radny Buczkowski. No już trzeba, bo się odzywa do Majchrowskiego. Jasne, proszę państwa, spokojnie. Ponieważ jak pozostaliśmy pismo z kancelarii, że my, proszę państwa, że nasze wnioski, nasze uchwały są to takie opinie, które nie są wiążące dla podmiotów, dlatego uważam, że, a mogą pomóc pani, dlatego uważam, że proszę państwa, jak zechce prezydent to przydzieli, jak nie zechce to nie przydzieli. Pani jest na naszym terenie, więc uważam, że możemy spokojnie, proszę państwa, zagłosować za tą uchwałą. Tym bardziej, proszę państwa, że dziwi mnie taka znieczulica państwa, że na przykład taka głośna sprawa kobiety, która miała trójkę dzieci, chciano jej odebrać te dzieci i proszę państwa, jedno z dzieci się powiesiło, popełnił samobójstwo. Tymczasem ostatnio jechałem taksówką i taksówkarz mówi, że on jest, proszę państwa, ma prowadzić taki dom właśnie jakby dziecka, nie dokładnie nie wiem jak to się nazywa, ktoś taki rodzinny dziecka i on na jedno dziecko ma 1300 zł, proszę państwa. To gdyby tej kobiecie dano 1300 zł na każde dziecko, to oni by żyli jak królowie, proszę państwa, nie miałoby potrzeby się to dziecko zabijać. Więc mówię, to jest znieczulica, to jest jakaś normalna sytuacja, bo teraz wymyśli sobie minister Sikorski milion euro, proszę państwa, nagrody jakieś. No to jest nienormalna sytuacja, kiedy ludzie głodują. Dlatego ja jestem jak najbardziej, proszę państwa, za tym, żeby tą podjąć tą uchwałę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani radna Łoś. Znaczy ja też jestem jak najbardziej za tym, żeby pani pomóc. Natomiast mam takie pytanie, czy pani orientuje się mniej więcej, ile wynosi czynsz w mieszkaniu socjalnym? Tak, i czy ma pani jakiś pomysł na to, w jaki sposób ten czynsz opłacić, bo jeśli takie mieszkanie zostanie pani przyznane? To jeszcze w takiej sytuacji, no ten czynsz trzeba będzie co miesiąc. Ja mam 524 zł co miesiąc ze stopnia umiarkowanego z MOPS-u. Do tego mam jeszcze na jedzenie, bo mam dietę, mam wrzody na żołądek, 130 zł. To jest około 700 zł na środki czystości dostaję i ja dostanę jeszcze dofinansowanie do mieszkania. Ja o tym wiem i ja będę miała z czego utrzymać. A jeżeli się zamelduję, ja znajdę wszędzie pracę. Proszę pani, ja jestem technikiem ekonomistą. Ze specjalizacją rachunkowości. I ja w tej chwili nie mogę iść do pracy, bo mnie bez namuku nie chcą przyjąć. Chciałem przypomnieć, że pani stawała do przetargu o mieszkania. Mieszkanie z czynszem, jak to się nazywa? Dałam 15 zł za metr. Z czynszem takim oferowanym przez. Tak, dałam 15 zł za metr kwadratowy i mnie odrzucili, dali mieszkanie komuś, kto dał 12 zł, więc ja się czuję naprawdę bardzo pokrzywdzona przez urzędy mieszkalnictwa. Komuś znajomemu dali, bo było piękna garsoniera z balkonikiem. No przepiękne mieszkanko było, z gazem, ze wszystkim. Ktoś kto ma willę. Nie uznali mi wtedy alimentów i zasiłku rodzinnego, bo to nie jest dochód podobnież. Rozumiem, dziękuję bardzo. Tutaj pan za to Tomasz, trzeba wyżyć. Proszę bardzo. Ja w dwóch kwestiach i wydaje mi się, że to jest formalne, bo pierwsza sprawa to jest taka, że w uchwale jest wymienione imię i nazwisko pani. Nie wiem, jak się zachowało rząd, czy nam nie odrzuci tej uchwały w związku z ochroną danych osobowych. To pierwsza wątpliwość, a druga, wolałbym jednak po tym, jak pan Jaros zreferował nam tutaj ten wniosek, wolałbym, żeby to uzasadnienie się jednak pojawiło na piśmie, no bo nie chciałbym, żeby ono wyglądało tak, jak to referowanie. To będzie przecież to pismo podłączone, to już mówiła tutaj. Znaczy, jeśli mógłbym prosić, to bym prosił o to, żeby to uzasadnienie było napisane, tak jak pan... Myślę, że nawet 2-3 zdania najważniejsze, ale jeszcze ten pismo. Ale będziemy głosować uchwałę, nie będziemy dopisywać uzasadnienia po głosowaniu. Po głosowaniu, dokładnie. Dobrze. Pytanie 11 lat. Czyli rozumiem, że potrzebna jest panu przerwa, żeby to dopisać? No prawda. Czyli 5 minut przerwy, żeby uzasadnienie zostało napisane i dołączone do projektu uchwały. Proszę bardzo. Naprawdę warta. Na odwrocie. Na 5 minut, co cię zbawi? 5 minut na to, żeby zostało uzasadnienie dopisane do projektu uchwały. Napisał to. Jest pan gotowy, tak? Tak. Bardzo bym prosił. Odczytaj uzasadnienie. Pani Iwona Wróbel nie ma mieszkania od 2003 roku. Mieszka na działkach przy ulicy Wakuszyńskiego 21 w Bajtance. Nie ma wody. Codziennie chodzi po wodę 150 metrów. Po opał do pieca kaflowego chodzi 2 kilometry. W Bajtance jest grzyb i bleść.
Pani Iwona Wróbel jest osobą chorą, ma orzeczony stopień niepełnosprawności. Dokumenty potwierdzające posiadanie centrum życiowego na terenie Krakowa są złożone w Wydziale Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Krakowa. Przypadek pani Iwony Wróbel jest szczególny, a ważne względy społeczne uzasadniają przyznanie lokalu socjalnego. Dziękuję bardzo. Pan radny Buczko. Panie przewodniczący, ja chciałbym prosić o inne głosowanie. Trzy. Nie musi być trzy osoby. No proszę przeczytać regulamin. Na osobę. Proszę? Na osobę. Co na osobę? No to powinno być tajne. Nie tajne, proszę pana. Nie, przeczyta regulamin. Przepraszam. To prowadzę. Ja prowadzę. Bardzo tak? Proszę, tak. Bardzo proszę, jest taki wniosek, jest to wniosek formalny. On może być uwzględniony, nie ma problemu. Pani Małgosiu, jest lista. Tak. Bardzo proszę. W kwestii formalnej to wydaje się, że musi być. To schowało. Proszę bardzo, czy rozumiem, że dyskusja jest zamknięta? Nie, nie. Sesja. Proszę bardzo. Pani Małgosia, tak? Będzie zapisywać. Szanowni Państwo, przed chwilą zostało odczytane uzasadnienie tego projektu uchwały. Patrzę się, gdzie ten projekt uchwały. Pan rozumiem, że już? Odczytam może wniosek w sprawie przyznania lokalu socjalnego z zasobu gminy miejskiej Kraków dla pani Iwony Wróbel. Paragraf. W paragrafie pierwszym. Pozytywnie opiniuje się wniosek pani Iwony Wróbel o przyznanie lokalu socjalnego z zasobu gminy miejskiej Kraków dla pani Iwony Wróbel. Uzasadnienie zostało odczytane. Dobrze, przechodzimy do głosowania. Bardzo proszę o odczytywanie, albo listę obecności proszę podać. Roberta może? Co? Bardzo bym prosił. Roberta nie ma. Głosowanie. Ale bardzo proszę, jest głosowanie, także nie wychodzimy nigdzie. Przeciąg jest. To zamknij tam ze ścian. Nie? Nie. Dobrze, jest. Aha, jest dobrze. No to w czym problem? Dobrze, zaczynamy. Adamek Robert. Nieobecny. Aksamit Urszula. Ja też będę zamknięty. Idzie Adamek. Ktoś idzie, przepraszam. Tak? Idzie Adamek, idzie do głosowania. Za. Trudno jest w trakcie, więc obecnie. Bartosik Kamil. Za. Bartoszek Marek. Za. Inczycki Zygmunt. Za. Buczkowski Andrzej. Za. Góry Stanisław. Za. Góra Sławomir. Za. Grzegorzek Bożena. Za. Grzyk Tomasz. Dobrze. Hałacińska Halina. Za. Jarosz Jan Piotr. Za. Liro Elżbieta. Za. Łosia Agnieszka. Za. Malara Stanisław. Za. Milewski Jerzy. Za. Nadurska Grażyna. Za. Pawiński Zdzisław. Za. Szczurek Wiesław. Jestem za. Szewczyk Tomasz. Za. Zaręba Piwowarska Maria Teresa. Dziękuję bardzo. Więc stwierdzam, że Rada Dzielnicy 16 podjęła uchwałę w sprawie przyznania lokalu socjalnego zasobu gminy miejskiej Kraków dla pani Iwony Wróbel.